Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 21 Ultimate Team, seria Road to Glory. No i dzisiaj czas pokazać wam, co kupiłem ciekawego, dlaczego, co i jak, zaraz się dowiecie. Przede wszystkim życzę smacznego, no i oczywiście pod spodem mam nadzieję, że każdy z was zostawił subskrypcję, bo lecimy na tym kanale po 300 tysięcy, następny próg. Także zapraszam do oglądania. I to tyle chyba, tak? No tyle. W paczce za 50 wygranych w Squad Battles udało mi się wczoraj na live trafić tego pana, czyli Valverde. Dlatego mogłem sprzedać De Jonga. Jak sprzedałem De Jonga, sprzedałem też Ramosa, połączyłem sobie te budżety, jeszcze miałem 100 tysięcy końców na moim koncie i kupiłem właśnie tego pana, czyli Rafael Varane, kupiony za prawie 300 tysięcy. Środkowy obrońca, który mam nadzieję wystarczy naprawdę na bardzo długo. Razem z Mendym to może być świetny duet. Jeszcze po prawej ma Gomeza na środku obrony. Tak, może w przyszłości tam się pojawiłby Van Dijk, to byłoby już w ogóle turbo fajnie. Posłyszałem, że jest świetną kartą, jeśli chodzi o środek obrony. Także Rafael Varane, nasz nowy zawodnik w klubie, przywitajcie go cieplutko. No i zobaczcie, co będziemy robili dzisiaj. Podsumujemy sobie też wczorajsze Foot Champions, więc jazda. Jeśli chodzi o moją rangę, jak widzicie, mamy Golda 1 i trochę mi jest szkoda. Pewnie zapytacie, dlaczego, przecież to jest Goldzik 1, więc jest spoko. No trochę dlatego, że miałem bilans 14-5, z 14-5 zrobiłem 25 i wtedy 20 winów, 5 porażek, to naprawdę wyglądało super. No i później dostałem gościa, który miał skład naprawdę turbo, bo z Ronaldo, mieliśmy tam Ronaldo, Neymara, Mbappé, Van Dijka, do tego Varana chyba na środku. I chyba Salaha jeszcze tam upchnął, naprawdę to, co gość miał skład, nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Grał przy okazji bardzo dobrze, po równym, takim naprawdę wyrównanym meczu przegrałem jedną bramką, no i później dołożyłem jeszcze dwie kolejne porażki, więc 3 porażki z rzędu, czyli bilans 20 winów, 8 porażek. No i niestety już straciłem szansę na wbicie elity, więc ostatnie dwa mecze już po prostu oddałem. Także pozdrawiam wszystkich, którzy byli na streamie, naprawdę bardzo fajny live, więc to jest takie krótkie podsumowanie, aczkolwiek zastanawiam się nad tym, żeby robić takie obszerne podsumowania wszystkich spotkań z Foot Champions. Nie wiem, czy byście chcieli to oglądać, albo jeśli tak, to w jakiej formie. Taki jeden dłuższy odcinek, na przykład co poniedziałek, dajcie znać, bo jest mnóstwo fajnych bramek, wylewów i tego typu rzeczy, które się działy przez Foot Champions, które warto byłoby wam pokazać. A ja to mogę po prostu nagrywać sobie w trakcie, kiedy gram na streamie. Dzisiaj zajmiemy się kolejną rzeczą, czyli zadaniami. Jeśli chodzi o moje zadania, to tutaj wygląda na razie to tak. Złoto 3 na razie sobie zostawiam, te ostatnie rzeczy będę pewnie robił wieczorkiem. Ale jeśli chodzi o Mukiele, czyli Mukielelelele, to już tutaj zrobiłem wczoraj wieczorem, jeszcze po tym jak skończyliśmy Foot Champions, to zagrałem sobie kilka spotkań i udało mi się to zrobić. I tak naprawdę zostało mi tylko to do zrobienia, czyli wygrać 4 mecze w tych spotkaniach towarzyskich Foot Life i do tego strzelić gola Francuzem 3 razy. Więc mam nadzieję, że Dembele trochę postrzela. Już wam pokażę, jak będzie wyglądał mój skład, jeśli chodzi o to wyzwanie, bo to też nie można byle jak to poukładać. Mamy tutaj piłkarzy z Bundesligi 5 i piłkarzy reprezentacji Francji co najmniej 1, więc ja trochę połączyłem mój skład i do tego połączyłem sobie właśnie tutaj Bundesligę na prawej stronie, jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery i Bürki na bramce 5. No i mamy Varana, Mendiego, Dembele, którym będę musiał strzelać właśnie, no i po prostu wygrywać mecze. Także lecimy z odcinkiem, zobaczymy, co się uda dzisiaj ugrać. Co my tutaj mamy w składzie mojego przeciwnika? No prawie cała Bundesliga. Z Royce'em też trochę dołożył sobie ligi angielskiej, tutaj widzę. No dobra. Ho, 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 ho. Gdyby ktoś pytał, jak się nazywa ten trik, to jest Waka Waka. Running Waka Waka, tak dokładnie. Ale jest piękny. Trudny, ale piękny. Nie było spalonego? Nie ma spalonego, jest bramka na 2-0, Dries Mertens. Uuu, będzie gol, szybko odpowie Saint-Maximin. No i teraz mamy 2-1 po tym kickoffie. Szkoda, bo prawdopodobnie w tym momencie już nie wyjdzie z meczu, bo strzelił bramkę z zawodnikiem z Francji, nawet jak tutaj będę mu strzelał. O nie, no i mamy 2-2 z 2-0. Gdzie gość tu nie grał, jest 2-2 w 45 minucie. Naprawdę, nic nie grał do tego momentu, kiedy mu strzeliłem drugą bramkę. I nagle się odpalił. Szybko, pięknie, ładnie rozegrane. I teraz musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Ja tutaj mam chyba, z tego co widzę, tak, zdecydowany pressing. Dlatego takie dziury mam. Już ostatnie sekundy tego spotkania, raczej tutaj w wyniku nic się nie zmieni. Ostatnia akcja, czy jeszcze... Nie, już jednak nie. Także pierwszy mecz wygrany. Ciężkie spotkanie, bo tym 2-0 myślałem, że będzie easy, a tu się jednak okazało, że
Trzeba było się postarać. W każdym razie, Dembele strzelił, do tego wygrana, więc wszystkie warunki spełnione, jeśli chodzi o to wyzwanie. Co my tutaj mamy w drugim meczu? Brazil. No tak jednak trochę nie Brazil. No ale dobra, zobaczymy jak będzie grał. Chociaż po prawej stronie strasznie mało zgrania ma. Albo w ogóle prawie. Eden Hazard, mamy bramkę na 1-0. Szybko, asysta chyba jeszcze tam Plea. Tak mi się wydaje, że on wystawiał albo Diaby, bo wpuściłem sobie jednego i drugiego, żeby mieć więcej Francuzów po prostu. Co tu się wydarzyło w tym momencie? Przecież to jest faul! No nie, jej, come on, nie może być takich rzeczy, że gościu fauluje mojego obrońcę. Jeszcze Rashford przepchnął w tym momencie, odepchnął w zasadzie, nie przepchnął Varana i z tego mogła być bramka. Fajnie. Rzut karny. Henry ładnie się urwał, no ale... A, szkoda. Po prostu szkoda. Pięknie! W środek! Tak jest. Plea i mamy bramkę na 2-0 w 45 minucie. No w końcu wpadło. Ale pięknie to zrobił Dembele, uwielbiam go. Dembele na eśpio, to jest taka bestia. No i nasz przeciwnik w tym momencie wyszedł z meczu, więc kolejne zadanie, że tak powiem, zaliczone. Kolejny mecz FootLife wygrany. Ogólnie jeśli chodzi o mój postęp w sezonach, to 26 poziom aktualnie ukończony. Także teraz czas na 27, więc powoli zbliżamy się już do końca. Uuu, no to ciekawe tutaj, patrzcie ile kart specjalnych z przodu. Mbabu na prawej stronie pomocy, no zobaczymy. Dembele, początek tego spotkania, strzela bramkę na 1-0. I to jest najważniejsze, bo trzeba strzelać Francuzami i wygrywać mecze, więc teraz już tylko muszę grać normalnie po prostu i wygrać ten mecz. Jest i druga bramka, no w końcu. I w ogóle Dembele hat-tryka przywalił 17 minut. Okej. Okay. Czyli to mamy zaliczone i zostało mi w takim razie tylko wygrać jedno spotkanie, po prostu. Zobaczmy w ogóle kogo dostaniemy tutaj w tej paczce. Chyba jedna tylko rzadka karta? Tak mi się wydaje. Proszę mi tutaj pokazać. Halo Kanada. No niestety, bez walkoutu, ale są ekrany. Nie było ekranu, ale tam Hiszpan 82, okej. Mały fail, jeśli chodzi o odgadnięcie. No dobra, Raul Albiol 82. Ostatni mecz zagramy z Mbappé. No dobrze, obyś nie grał dobrze tym Kilianem. Dembele, jak nie lewa to prawa, w każdym razie strzela. No nie, i mamy rzut karny. Kylian Mbappé faulowany i będzie prawdopodobnie 1-1. No nie mogę go złapać w ogóle, naprawdę. Ciężko z tym strasznie. Aj, środek, 1-1, Coman. Ohoho, to była czerwona kartka, tak, druga żółta. Dla Martiala i gość gra... No ty dyb... Nie, po prostu nie... Nie... Jak można być takim... Gość dostał czerwoną kartkę i wyszedł z meczu, czaicie? No przecież to jest hit jakiś po prostu. I ja teraz będę miał remis, a nie zwycięstwo. Wiecie o co mi chodzi. Co za ludzie, po prostu, ale trzeba być... No dobra, zagramy w takim razie następne spotkanie, ale powiem wam, że nie cierpię takich sytuacji, bo to jest czyste chamstwo. Gościu i tak ma porażkę w tym momencie, ja nie mam nic, mecz mi się po prostu nie liczy. Pięknie, Eden, mamy bramkę na 1-0, oby to ugrać teraz. Tak jest, Dries Mertens 2-0, to powinien być rage quit i to powinno być wygrane spotkanie i zrobiona karta. Tak jest.
ale co najważniejsze, Mukielele jest zrobiony, baza Bundesliga, oczywiście to wyzwanie ukończone, odbieramy sobie wszystko, mała paczka piłkarzy Elektrum i do tego odbieramy nagrodę. Czy ten Mukielele kiedyś zagrał mnie w składzie? Nie mam pojęcia, ale wiecie, że robię wszystkie wyzwania w tej FIFA, w tamtej, oprócz Jacko, wiadomo. Dlatego tego pana też musiałem zrobić oczywiście. Więc jest Łukałcik, jest Mukielele tutaj w koszulce Bayernu. Mam nadzieję, że kibice się nie obrażą Red Bulla. On się chyba obraził. No i na koniec otwórzmy sobie tą paczkę, którą otrzymaliśmy za zrobienie Mukielele. Zobaczymy, kto tutaj będzie w środku. Dajcie znać, czy wy już go zrobiliście, czy gracie nim, czy macie go w podstawowym składzie, czy może wchodzi gdzieś wam z ławki, czy jest w ogóle potrzebny, czy raczej nie. Chile SPD, to będzie Vidal? Nie, on jest na SP chyba. Więc tutaj mamy Aranguiz 83, to są karty oczywiście niesprzedawalne. Zobaczmy, czy ktoś w środku jeszcze będzie. No nie, no tak średnio. No cóż, w takim razie to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie, udało się zrobić do końca tego Mukielele tak jak chciałem. No i widzimy się kolejnym razem już jutro o godzinie 16. I oczywiście pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, łapka w górę zostawiona, mam nadzieję, że jest. Do następnego i piona!